Czołgi Mark V odegrały kluczową rolę w kilku ważnych wydarzeniach podczas I wojny światowej. Jednym z tych momentów była bitwa pod Hamel, która miała miejsce 4 lipca 1918 roku. Wtedy to czołgi Mark V stanęły u boku australijskich oddziałów, wspierając je w trudnym okresie napraw swoich własnych czołgów. To doskonały przykład solidarności i wsparcia między sojusznikami na polu walki. Jeszcze bardziej znaczącym wydarzeniem była bitwa pod Amien w sierpniu 1918 roku. Wtedy to aż 288 czołgów Mark V przełamało niemieckie fortyfikacje. Ta bitwa była jednym z przełomowych momentów I wojny światowej, a czołgi Mark V odegrały kluczową rolę w jej sukcesie. Po wojnie, niektóre czołgi Mark V znalazły się w rękach Niemiec podczas II wojny światowej. Te pojazdy, które wcześniej służyły do upamiętnienia w Smoleńsku, zostały zagarnięte przez Niemcy i znalazły się w kolekcji w Berlinie. Istnieją informacje, że były używane jako nieruchome stanowiska obronne w walkach o Berlin, co pokazuje ich niezwykłą wytrzymałość i trwałość. Te wydarzenia ukazują, że czołgi Mark V miały znaczący wpływ na przebieg historii, zarówno w czasie I wojny światowej, jak i w kolejnych konfliktach.